Cóż, dzisiaj gramy bardzo wymagającą i dosyć skomplikowaną koordynacyjnie scenę spotkania żołnierzy wojska Armii Krajowej oraz żołnierzy wojsk niemieckich, więc to się dzieje, jest starcie. Znajdujemy się na ulicy Grażyny, która gra ulicę Grodgera, więc wszystko w obszarze Mokotowa. To jest jedna z takich dużych scen. Dzisiaj padnie trochę strzałów, już padało. Także dziękujemy mieszkańcom, bo tu jesteśmy od wczoraj, za wyrozumiałość, bo właściwie całą tą ulicę przenieśliśmy w rok 44. Są pozajmowane witryny, nawet mający tutaj kawiarnię właściciele zgodzili się na to, żeby tego dnia była zamknięta, żeby mogła zagrać zupełnie inne miejsce w naszym filmie. Także wiemy, że to jest duże wyzwanie dla mieszkańców. Gości przed dwa dni ekipę filmową z filmem historycznym. Tym bardziej jesteśmy im wdzięczni. Moja rola nazywa się Marysia, jest łączniczką, działaczką podziemia, a potem sanitariuszką w trakcie II wojny światowej i powstania warszawskiego. Jan Nowak-Jeziorański. Zacznijmy od tego, że film jest, nosi tytuł Kurier, więc wydaje mi się, że w samej koncepcji jest to film, który jest oparty na życiu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale jest to film, który nosi w sobie dużo takich wątków fabularyzowanych. Dobrze, że to ostatni dzień. W każdym razie takie zakłamania historyczne, które po prostu dynamizują ten film, powodują, że ten film staje się filmem atrakcyjnym, który jest filmem dla widza przede wszystkim. Te zakłamania nie są sprzeczne z historią totalnie, także można spokojnie się z tym czuć. Wodek tak naprawdę jest postacią, która jest pewnym dodatkiem, tak jak właściwie chyba tutaj wszyscy, do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którego gra tutaj Filipę. Zresztą całkiem nieźle z tego, co widziałem i jak mi się z nim grało. Ale tutaj już trzeba znowu w stronę reżysera. On wiedział, jak to ma wyglądać, wiedział, jak to się robi, żeby aktorzy wiedzieli, co mają robić. I jestem tak naprawdę tylko dodatkiem na drodze z Londynu do Warszawy. Jan Nowak-Jeziorański spotyka się też z moją postacią. Oczywiście moja postać jest niby fikcyjna, ale wiadomo, że takich ludzi w tamtym okresie było bardzo wielu. Honorowych bohaterów, to mam na myśli. To jest dynamiczne, sensacyjne kino, atrakcyjne i to jest też bohater, który da się lubić. To jest też bardzo wdzięczne dla mnie, że gram bohatera, które no, są role, które są trochę niewdzięczne. Tutaj nie wyobrażam sobie, żeby ludzie nie polubili tego bohatera, bo to jest fajna postać, bardzo fajna. Mógłbym pracować tylko z takim reżyserem jak pan Władysław Wasikowski, który ma oprócz tego warsztatu, który ma i wiadomo, charyzmę, doświadczenie i talent, to w tym wszystkim też się zawiera to, że potrafi stworzyć taką atmosferę na planie, że czuje się to, że wszyscy gramy do jednej bramki i ciężko się czasami pracuje, a tutaj nikt nie ma ludzi i nie ma między pionami jakiegoś gadania, jakiegoś defetyzmu wpuszczonego. Jest po prostu fajna robota.